Dziś zapraszam na farsę Szalone Nożyczki, której premiera odbędzie się w sobotę na dużej scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz na 14. Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej. Trwa on od czwartku, zakończy się w niedzielę koncertem galowym z udziałem Wielkiej Orkiestry stworzonej przez wszystkich jego uczestników. Bałtycki Teatr Dramatyczny otwiera sezon komedią kryminalną, której akcja rozgrywa się w salonie fryzjerskim. Szalone Nożyczki Paula Portnera od lat uwielbiają reżyserzy i dyrektorzy teatrów w całej Europie. Sztuka jest bowiem tak napisana, że śmiech na widowni przez cały czas jej trwania jest gwarantowany. Trochę się interesowałam jakby takimi realizacjami, które nie odbyły się w Polsce. I dowiedziałam się, że takie właśnie wystawienie tej sztuki nastąpiło i w Grecji, i w Portugalii, i w Niemczech, w Anglii, wszędzie. To można znaleźć też jakby w internecie, takie ślady. Więc myślę sobie, że najwyższy czas, że to się stało u nas tutaj w Koszalinie. Tekst jest znakomity, daje bardzo dużo możliwości aktorskich. Jest ta interakcja z widzem, więc to jest też coś takiego naprawdę fajnego, takiego jakby wprost do widza, co lubię, nie ukrywam tego. Nawet jakby było takie polecenie, to tego nie oglądał, nie lubię się sugerować, bo czasami, jeżeli się ogląda coś, machinalnie się coś ściąga, nawet bezwiednie. Ja staram się w ogóle unikać takich rzeczy, nawet jeżeli grałem w przedstawieniach, gdzie były adaptacje filmowe dane tego przedstawienia, albo gdzieś dostępne w internecie, nie oglądam. Nic nie ma wspólnego z wcześniej granymi przeze mnie postaciami i nic nie ma wspólnego ze mną prywatnie, ale bardzo się cieszę z tej roli. To jest właściciel salonu fryzjerskiego, Tonio, nie będę więcej o nim mówił. No jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie aktorskie. Nigdy nie wykonywałam takich czynności na scenie bardzo konkretnych, że tak powiem, rzemieślniczo, jak właśnie wykonywanie czynności fryzjerskich. Więc tutaj jest jakby coś takiego, co odróżnia te role od pozostałych innych, ponieważ normalnie uprawiam zawód też jakby inny. Będąc aktorką, jednocześnie jestem też, staram się być przynajmniej fryzjerką na scenie. To jest bardzo ciepła, bardzo miła dziewczyna, poświęca się pracy, lubi klientów, ma tych klientów stałych, jest taką bardzo fajną babką, tak mi się wydaje, w średnim wieku. Gram policjanta, który prowadzi dochodzenie. Naprawdę. No naprawdę nie mogę za dużo tutaj zdradzać, bo tutaj mam oprócz policjanta mam jeszcze inną ważną rolę, która jest w zasadzie, no nie wiem, czy nie jest ważniejsza od tego policjanta. No ale naprawdę nie mogę za dużo zdradzać. Jak się ma? Dziękuję, dobrze. A pan? A ja wspaniale. Piękny dzień, prawda? Tak, piękny. Proszę pana, to jest szalony. Ale muszę wam wjechać do mnie na wieś, tam jest dopiero pięknie. Mieszka pan na wsi, naprawdę? Tak. Gdzie? W Konikowo. Konikowo? O Boże, straszne zadupie na końcu świata. Ma pan samochód, bardzo łatwy dojazd. Za wypis skręca pan na Tykowo, pierwsza wioska do miasta. Wie pan, niech mi pan nie tłumaczy, gdzie jest Konikowo, bo ja i tak nigdy tam nie pojadę. Ja jestem mieszczuchem, wie pan? Typowa, klasyczna farsa, dobrze napisana zresztą, co się rzadko zdarza. Typowa komedia, omyłek, a że jest tam wątek kryminalny, wokół którego jakby się to rozgrywa, to fakt, natomiast nie nazwałbym tego kryminalnym spektaklem. Podstawowa rzecz, nie trzeba udawać, że się gra komedię, trzeba grać naprawdę na serio, ponieważ tekst jest tak śmieszny,
że jeszcze granie go w sposób śmieszny, tak zwany zabawny, to jest nieporozumienie niestety. I trzeba go tak grać, jak się gra poważną sztukę. Czyli tylko, że gra się ją, powiedzmy, może trochę szybciej. Szybciej się zmienia emocje i tak dalej, ale to taka sama trudność jest jak w graniu Szekspira, tylko tyle, że trudniej jeszcze. Zacznę od gorącego ręcznika. Gorący ręcznik to prawdziwa przyjemność. Najniższa część golenia. Prawda? Mógłbym siedzieć z gorącym ręcznikiem na twarzy cały dzień i śnić o niebieskich widach, proszę pana. No. O cholera. Proszę uważać, jest naprawdę gorący. Nie szkodzi, proszę się nie martwić. Lubię, jak jest gorący. Panie no powiedział pan, że jestem gorący. Ale to jest przesadnie. Jest to grane w całej Polsce i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jest grana, oczywiście mówię o dużych ośrodkach, takich jak Warszawa, czy Wrocław. To jest grane kilkaset razy. W dużej mierze ta sztuka zacznie się dopinać i tak naprawdę praca nad nią dopiero po graniu spektakli, gdyż tam jest bardzo dużo interakcji z widownią, jest dużo improwizacji, widownia w ogóle ma wpływ na zakończenie spektaklu, więc myślę, że tak naprawdę dopiero po kilku spektaklach będziemy mogli mówić o jakimś efekcie uzyskanym. Na razie potrzebujemy widza po prostu. Przepraszam, co tak śmierdzi? To nie zostawiłeś coś na gazie. Teraz pan czuje mnie. A Tonio wieczorem ma gości. Co gotujesz, Tonio? Dziś wieczorem? Gotuję coś według specjalnego. Leje się z podzlewu. Gotuję coś według specjalnego, właśnie nie możesz tam tą stronę. Sorry, no. Gotuję coś według specjalnego przepisu. Ten gulasz nazywa się przysmak drwa. O! Skorzystałem z pani przepisu na gulasz węgierski, a reszta pomysłów to jest reszta składników to jest mój pomysł. Tak? A co dodałeś? Dodałem, widzicie pani, to jest właśnie ten sekret. No. Dodałem bardzo dużo kminku, mnóstwo patyczki. Na końcu dodam śmietany, ten sos robi się gęsty, a dane luksusowe nie powiemy. Dla mnie mistrzami w robieniu farsy są Anglicy i powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo trudny gatunek i bardzo często lekceważony przez widzów, aczkolwiek też jest ogromna rzesza ludzi, którzy uwielbiają farsy, bo jeżeli właściwie komedie to tak nie bardzo jak farsy lubię. No i farsy są totalnie trudne do zrobienia. To jest ogromne zadanie i dla reżysera, dla całego zespołu i aktorskiego i technicznego. Tam zdarza się mnóstwo rzeczy, które muszą pójść seryjnie. Są ogromne ilości tekstu, które muszą być w odpowiednim tempie. To jest potężne ćwiczenie. Tak naprawdę często młodsi koledzy, kiedy przychodzą do teatru i nie spotkali się z farsą, więc trochę gardzą tym gatunkiem. Natomiast ja wtedy im mówię, no nie wiem, spójrzcie sobie, poglądajcie jakieś odcinki chociażby Hotelu Zacisze. Pani Helenko, za szeregiem co zasłodził ten kotek z tymi wielkimi oczami. No albo ten osioł z tymi usiami, pani Helenko, cały czas robi. O nie! No, znowu zaczyna. Tego się nie nasłuchasz! Dlaczego? To cudowne. Widać, jak ktoś doskonale zna się na muzyce. No, można się tego spodziewać, gra Izabela Czerny. Ta Izabela Czerny? To pani nie wiedziała? Ona jest właścicielką tej kamienicy i mieszka na górze, a to Antoniowi wynajęła ten salon. Rany boskie, ja myślałam, że ona tak umarła. Niestety jeszcze nie. Już po raz 14 w Koszalinie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej. Koncert inauguracyjny wypełniły występy zespołów akordeonowych działających w Centrum Kultury 105.
Co roku nam mówią, że coraz ciekawsze i coraz lepsze festiwale organizujemy. Mam nadzieję, że to prawda, a nie tylko takie laudacje w naszą stronę. W tym roku mamy chyba rekordową ilość uczestników, łącznie z naszymi jest chyba ze 150 osób, także bardzo dużo. Koncerty jak zwykle będą bardzo ciekawe, zapraszam serdecznie. Koncert festiwalowy jest zawsze dla nas najważniejszym koncertem w roku, dla Koszalinian, dla naszych gości. Zawsze się staramy pokazać co roku coś nowego, nie powtarzać. Z mojego punktu widzenia mimo wszystko jest to instrument, który zasługuje na docenienie. Jeżeli ktoś przysiądzie, potrzyma go trochę na swoich kolanach, rozciągnie miech w jedną i w drugą i postara się zagrać, ja już nie mówię, że marsza czy polkę, ale po prostu coś, co lubi. Przekona się, że jest to maszyna na absolutnie bardzo duże muzyczne zamówienia, zdolna wygrać różne gatunki muzyki, jakie powstały na przestrzeni całej historii muzyki.